Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ja nazywam się Alek Biesiada i jestem lekarzem, autorem bloga lekarzrodzinny.blog. A to jest miejsce, w którym znajdziecie rzetelne informacje medyczne dotyczące zdrowia waszego i waszych bliskich, tak abyście wy mogli zająć się tym, co dla was ważne. Zapraszam. Witam was bardzo serdecznie. Dziś po raz pierwszy od kilku miesięcy, choć tych materiałów nie powstawało w tym czasie bardzo wiele, ale wreszcie jest materiał na zupełnie niezwiązany z koronawirusem temat, a mianowicie na tapetę wziąłem e, przerost prostaty. E, sprawę, która dotyczy bardzo wielu mężczyzn, zwłaszcza w starszym wieku, e, sprawę, która e, wiąże się z wieloma kłopotami, przede wszystkim związanymi z oddawaniem moczu, ale także z problemem rozróżnienia łagodnego przerostu prostaty. E, który jest de facto chorobą przewlekłą od choroby nowotworowej, która, jak się przekonacie w toku tekstu, czasami też może być po prostu zwykłą chorobą przewlekłą. Zapraszam was bardzo serdecznie do materiału, w którym pomówimy o rozroście prostaty, o objawach, o tym, czym jest dzienniczek mikcji, o tym czy warto wykonywać badanie PSA, czy nie i kiedy je wykonać i jak radzić sobie z rozrostem prostaty o tym na końcu. Zapraszam was bardzo serdecznie do materiału. Łagodny rozrost gruczołu krokowego, czyli prostaty, to jest choroba, która naprawdę dosyć często występuje u mężczyzn, a im starszy mężczyzna, tym większe prawdopodobieństwo, że zmaga się z tym schorzeniem. Mówi się nawet, że większość męskiej populacji umiera z przerostem prostaty, a nawet z nowotworem tego narządu, ale nie oznacza to, że mężczyźni ci umierają z powodu tego nowotworu. To jest bardzo istotna różnica. Wśród objawów rozrostu gruczołu krokowego, z którymi zgłaszają się do mnie pacjenci, w pierwszej kolejności dominują objawy ze strony dolnego odcinka dróg moczowych. Przede wszystkim parcie, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego, częstsze oddawanie moczu i trudności w jego oddaniu. Objawia się to także przerywanym strumieniem moczu i to występuje czasami też, takie nagląca konieczność, taka nagląca konieczność oddania moczu, która zmusza chorego do gwałtownego poszukiwania toalety. Może się także zdarzyć, że oddawanie moczu jest wolniejsze niż do tej pory bywało, że mocz oddaje się z wysiłkiem, no i że wreszcie pojawiają się objawy konieczności wstawania w nocy do toalety, aby aby mocz oddać. Wszystkie te wymienione objawy bardzo dobrze korespondują z procesami zachodzącymi w prostacie i w pęcherzu, i zgłoszone lekarzowi na pewno będą sugerowały wykonanie głębszej diagnostyki właśnie w kierunku przerostu prostaty bądź chorób pęcherza moczowego. Wśród tych y, rzeczy, które zgłaszamy lekarzowi, y, warto je pe, w pewien sposób usystematyzować, tak aby ułatwić diagnostykę y, i w tym celu stosuje się taki specjalny dzienniczek. Przykład takiego dzienniczka udostępniam w pliku PDF załączonym do tekstu do tego y, materiału. Można sobie go pobrać, wypełnić i zanieść po prostu na wizytę do swojego lekarza rodzinnego, do którego zwykle się zgłaszamy z tymi właśnie objawami. On znacząco ułatwi prześledzenie tego, co się dzieje, na czym te zaburzenia oddawania moczu polegają. Drugim elementem, który pomaga w diagnostyce, jest oznaczanie poziomu antygenu starczowego czyli PSA. I jak to czasami mówią pacjenci, kiedy się do mnie zgłaszają, że chcieliby oznaczyć psa. Więc jeśli chodzi o PSA, to faktycznie zakres diagnostyki tutaj e, e, pozwala na e, stwierdzenie, że w prostacie dzieje się coś niepokojącego, natomiast e, niekoniecznie oznacza, co się dzieje. W związku z tym podwyższone stężenie PSA we krwi powinno nas niepokoić jako y, Pewien proces, który w tej prostacie zachodzi, natomiast nie jest równoważny z występowaniem nowotworu. I na to bardzo chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że na pewno, jak to PSA jest trochę podwyższone, to to na pewno oznacza bardzo źle i trzeba w tej prostacie bardzo, bardzo mocno dłubać, czyli wykonywać jakieś badania inwazyjne. Mam tu na myśli przede wszystkim biopsję. Rekomendacje wielu towarzystw naukowych i instytucji publicznych z różnych krajów świata są tutaj w zakresie oznaczania tego antygenu dość sprzeczne i często wskazują, by badać, ale jednak. Niektóre z nich e, zwracają uwagę na to, że to badanie powinno być w pewnym reżimie jednak wykonywane. To znaczy, na pewno jest dobrze wykonywać te oznaczenia regularnie, bo to nam pozwala określić jakby. Co się dzieje u konkretnego pacjenta. Czyli wtedy mamy wiele badań z wielu lat i wstecznie jesteśmy w stanie popatrzeć, od jakich poziomów myśmy wychodzili, co się wtedy działo, jakie były objawy od tego pacjenta. Na pewno warto wykonywać te badania, czyli wcześniej już u mężczyzn w wieku powiedzmy 50 lat. Wtedy mamy ten poziom wejściowy i do niego się możemy odwoływać. I regularność wykonywania tych badań też pozwala na ich lepszą ocenę. Skuteczność wykonania tego badania zależy też od tego, co się wcześniej nie Czyli na pewno nie powinno być to badanie wykonywane bezpośrednio po infekcji dróg moczowych, bezpośrednio po zapaleniu e, pęcherza moczowego, bezpośrednio po stosunku płciowym, tam powiedzmy w ciągu dwóch dni, e, w, bezpośrednio po badaniu per rectum, które jest częścią badania kwalifikującego do PSA. E, a więc e, jakby mamy pewne restrykcje tutaj nałożone na to. E, no i wreszcie na pewno warto e, badanie wykonywać e, u tych. Mężczyzn, którzy mają dodatni wywiad nowotworowy w przebiegu jakby u swojej rodziny, czyli wtedy kiedy u mężczyzn u brata, u ojca, u dziadka występowały nowotwory prostaty, wtedy na pewno warto wcześniej zacząć wykonywać to badanie i jednak troszkę więcej uwagi mu poświęcać. Zwracam też uwagę na to, że w polskich warunkach w tej chwili w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, czyli u swojego lekarza rodzinnego otrzymacie badanie PSA i to jest kropka. Natomiast w tej chwili pewnym standardem jest wykonywanie też frakcji wolnej, tak zwanego FPSA od free PSA, e, frakcji wolnej, która nam troszkę bardziej podpowiada, czy to podwyższone PSA ewentualnie, które wyjdzie w wyniku, to czy ono może mieć jakiś związek z nowotworem, czy nie. Dlatego do tego PSA całkowitego z tej samej próbki krwi pobieranej przez laboratorium warto dodać sobie to wolne PSA, czyli dopłacić sobie jakby za to badanie, wykonać je komercyjnie. No, niestety ono jest w Polsce, w polskich warunkach nie refundowane w ramach, naszego koszyka świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, ale warto, warto to, to zrobić. Um. Pacjentom, którymi się opiekuję, właśnie tak polecam, przy czym jednocześnie zwracam uwagę, że należy zachować pewien tryb postępowania, czyli że samo wykonanie badania PSA powinno się toczyć w, pewnej, w ramach pewnej szerzej rozumianej diagnostyki, czyli nie tak, że my po prostu idziemy, wykonujemy i wracamy, ale także y, wykonujemy badania wtedy w korelacji z dzienniczkiem mikcji, czyli widzimy, obserwujemy, co się dzieje. Wykonujemy badanie per rectum, czyli lekarz przez odbyt bada wielkość tego gruczołu krokowego u badanego pacjenta. To jest bardzo istotne, ponieważ poprawia nam sposób interpretacji tego wyniku badania PSA, no i wreszcie w korelacji z badaniem ultrasonograficznym jamy brzusznej, kiedy również możemy, kiedy również możemy wspomóc się w tym wynikiem w ocenie wielkości samego gruczołu krokowego, no i w zakresie wypełniania pęcherza moczowego i jego opróżniania, czyli czy tam zalega nam mocz, czy nam e, nie zalega. E, tak mniej więcej by to wyglądało, jeśli chodzi o sam antygen PSA. Jeśli chodzi o przerost prostaty, to to, co możecie zrobić samodzielnie w zakresie swojego własnego postępowania, to jest po pierwsze redukcja wagi. Im wyższa waga, tym większe nasilenie dolegliwości związanych z oddawaniem moczu, tym większa trudność. Ograniczenie ilości spożywanych płynów przed snem, unikanie alkoholu, kofeiny oraz mocno przyprawianych potraw, i ograniczenie właśnie wcześniej wymienionych leków, które mogą powodować objawy ze strony układu moczowego. A te leki, które mogą powodować objawy ze strony układu moczowego, znajdziecie w tekście napisanym przeze mnie: to są leki przeciwdepresyjne, przeciwuczuleniowe, leki rozszerzające. Oskrzela. No i oczywiście leki moczopędne stosowane na przykład w kardiologii, które pobudzają do oddawania moczu, no i w związku z powyższym mogą także powodować zwiększoną konieczność, częstotliwość odwiedzin toalety. Lekarz dobiera leczenie farmakologiczne, kiedy jest to konieczne. Czasami zdarza się, że potrzebne jest też leczenie chirurgiczne, ale to już dużo, dużo rzadziej. Jeżeli jesteś mężczyzną w grupie ryzyka, czyli u Twojego ojca albo brata zdiagnozowano nowotwór prostaty, to takie badania w tym kierunku powinny być u Ciebie wykonywane regularnie. To samo dotyczy panów w wieku powyżej 50 lat należy zgłaszać się w tym celu do lekarza rodzinnego, a dla mężczyzn obciążonych wywiadem genetycznym już od 40 roku życia. No i przy wszystkich problemach związanych z oddawaniem moczu warto wykonać dzienniczek mikcji, którego PDF znajdziecie w tym e, artykule, do którego linkuję w, m, poniżej w notatkach do tego podcastu. E, możecie pobrać ten załącznik, wypełnić i udać się do swojego lekarza rodzinnego. To powinno poprawić, e, ułatwić postawienie diagnozy, z jakich Występują problemy z oddawaniem moczu. Dziś to wszystko. Bardzo serdecznie was, Wam dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do odwiedzania strony lekarzrodzinny.blog, a także do no, śledzenia moich wpisów w portalach społecznościowych, gdzie znajdziecie materiały, do linki do przygotowywanych przeze mnie materiałów. Jeśli uważacie, że, że ten materiał był dla Was pomocny i przydatny, to zachęcam Was do pozostawienia komentarza albo podzielenia się tym materiałem ze swoimi znajomymi bądź bliskimi. A ja ze swojej strony życzę Wam dużo zdrowia.